Kochanie, ty się tak nie tapetuj. Ty wiesz, że ty jesteś piękna. Nie potrzebujesz żadnych szminek, żadnych farb, także bez panierki cię wolę sotę. Tak? No. Ale to dziwne w sumie, bo ta głupia laska, co do ciebie pisze, chyba ma zawsze tonę tapety na sobie. Myślałam, że lubisz. Przyszło, jak byłeś w łazience. Dobra, proszę bardzo, co przyszło? Irek bardzo liczy na to, że dzisiejsza transakcja między mamą Oskara i Krzyśkiem dojdzie do skutku. Nie wyobraża sobie, że miałby pracować z Sarą, która znów jest dziewczyną Krzyśka. Kaśka, to jest taka Kaśka, nimfomanka, która myśli, że jestem singlem cały czas. Ona nie wie, że my jesteśmy razem, że my tutaj... Iruś. Ja już jej wyjaśniam to, spokojnie. Ale spokojnie, słuchaj, ja chcę tylko wiedzieć, czy nasz układ na wyłączność jest aktualny, bo jak nie, to może ja też kogoś rozgrzeję? Jeszcze raz? Że co niby? Może ja też kogoś rozgrzeję? Nika, nim się ważne. Co ty powiedziałaś właśnie? Przecież my jesteśmy w związku razem, szanujemy się. To się szanujmy. Ja tu wszystko dla ciebie gotowy jestem zrobić, dobrze. A ty mi tak wyjeżdżasz z takim tekstem. Dobrze, super, że sobie to wyjaśniliśmy. Co się złościć na mnie? Ale ja się nie złoszczę, jest wszystko w porządku. Daj spokój. Tak, wszystko w porządku, że... Dokładnie. Cześć, Iwona. No hej. Nika, przecież ja się... Widzę, że się złościsz na mnie. Co idiota ze mnie robisz? Ale ani trochę się nie złoszczę, bo... O, popatrz, patrz, napij się kawę. Proszę. Co mi odwracasz temat kawą ogonem jakieś wodzionka, zamiast mi wprost powiedzieć? Iruś, ja ci gwarantuję, że jak ja będę zła, to uwierz mi, ty od razu się zorientujesz, że ja jestem zła. Naprawdę. Uuu, jakieś kłopoty w raju? Daj spokój. Nie wtrącę się, proszę cię. Mama Oskara dzwoniła? Jeszcze nie dzwoniła. Ty, ale ja mam nadzieję, że on nie zrezygnuje, Krzysiek, z podpisania tej umowy, nie? Co wy tutaj, kawki? Cześć. Nie idziemy do pubu? Marta dzwoniła? Na razie nie. Chwilę rano zaczynam się denerwować. Zaczynam się denerwować. Boże, ale jesteście infantylni wszyscy, naprawdę. Iwona, o co ci znowu chodzi? Naprawdę myślicie, że tak łatwo pozbędziecie się Sary? Naprawdę? A co, znowu coś kombinuje? Mów, Małkowska. No nie trzeba być Einsteinem, żeby wiedzieć, że skoro jest oszpecona do końca życia, to będzie się na was mścić, tak? Dobra, Małkowska, spadaj. Iwona myśli, że Sara nie odda pubu? No nie wiem, no odda, nie odda, co to za różnica? I tak na pewno znajdzie sposób, żeby was gnębić, także życzę miłego dnia. Dobra, nie słuchajmy jej, tylko chodźmy.